Odczytywanie współrzędnych geograficznych. Dzisiejszą lekcję kieruję do uczniów klasy szóstej, którzy muszą się zmierzyć z tym, żeby potrafić odczytywać współrzędne geograficzne, ale dla każdego, kto chce tę umiejętność posiadać. Słuchajcie, w życiu, w podróżach, wszędzie trzeba rozumieć, czym są współrzędne geograficzne. Jestem przekonana, że będziecie tej umiejętności potrzebować w Waszym życiu. No, ale z tym, żebyście poradzili sobie na sprawdzianie, też spróbujemy się dzisiaj zmierzyć. Jeśli jest to pierwszy film, jaki oglądasz o współrzędnych geograficznych, to popatrz, dzisiejszym celem mojej lekcji jest to, żeby nauczyć Was odczytywania długości i szerokości geograficznej. Lekcje wcześniej na mojej playliście znajduje się temat, gdzie opowiadam o tym, czym jest długość i szerokość geograficzna. Jeśli masz zaległości i nie widziałeś, to proszę wróć do tego, będzie Ci po prostu dzisiaj łatwiej, bo nie chcę Was uczyć pod sprawdzian, chcę, żebyście autentycznie rozumieli, jak te współrzędne odczytywać. I tu na rysunku mamy właśnie zaznaczone, skąd się biorą te dwie współrzędne geograficzne, że jest to kąt i jakimi symbolami się je opisuje. Jak jesteś gotowy, bo masz już tą wiedzę, to zaczynamy. Od razu, słuchajcie, dzisiaj na przykładach konkretnych, bez zbędnego gadania, pokazuję, jak sobie radzić z odczytywaniem współrzędnych geograficznych. Włączam sobie pisak, działa, jedziemy. Popatrzcie, mamy wycinek siatki, z której musicie odczytać, takie dostaniecie od nauczyciela polecenie, długość i szerokość geograficzną. Będę to robić zawsze z symbolami, żeby się utrwalały. To nie jest jakby konieczne, ale chcę, żebyśmy to robili jak najbardziej prawidłowo. Zatem, dowolny przykład otrzymujecie, Twoje myślenie ma być zawsze takie. Pierwszą powinniśmy odczytywać szerokość geograficzną. Pamiętacie, jak pokazywałam, że świat jest taki szeroki? Jeszcze raz to pokazuję, bo to jest istotna rzecz, żeby Wam się utrwaliła, że świat jest taki szeroki, czyli szerokość geograficzną odczytam z tej linii. Zobaczcie, zrobiłam ją teraz na czerwono. Świat jest taki szeroki. Czemu tak to podkreślam? No, wiele niestety tutaj odpowiedzi i osób udziela dokładnie na odwrót, tak? Czyli myli nam szerokość i długość geograficzną. Świat jest taki szeroki, odczytuje z równoleżnika. Tu jest wartość szerokości geograficznej. No to teraz przypominam. To był symbol szerokości geograficznej. Grecka litera fi przepisuje wartość. Zobaczcie, że punkt leży dokładnie na równoleżniku, zatem piszę sobie 50 stopni. No i teraz tu zawsze musi zaświecić Wam się lampka. Nie może być długości i szerokości geograficznej bez kierunku. No, są tylko pewne wyjątki, zaraz o nich będzie, ale na pewno taką szerokość geograficzną 50 mają miejsca na dwóch różnych półkulach, dlatego musi być zawsze kierunek. I teraz nie pogniewa się na pewno nauczyciel, jak znowu sobie to przypomnimy i gdzieś z boku sobie na marginesie narysujesz kierunki, na ekierce siedzi wrona. I musisz się teraz zastanowić, w jakim kierunku od zera musi się udać, żeby dojść do punktu, który mamy zaznaczony na mapie. Popatrzcie, tu mamy szerokość 50, tu mamy szerokość 60. To oznacza, że wartości rosną do góry, na północ. Ja Wam narysuję strzałkę i też radzę sobie takie strzałki robić na tych przykładach. To oznacza, że zero, równik jest tam, nie starczy mi tu kartki, ale gdzieś na dole. I żeby dojść do 50, popatrzcie, mam już dwie strzałki, musiałam iść na północ. Z tego względu dopiszę tu literkę N. Teraz długość geograficzna, symbol lambda, odczytuję, świat jest taki długi, zobaczcie, pokazuje południk. To jest długość geograficzna. Wartość 30 stopni. Zapiszmy ją sobie.
No i teraz znowu, jaki to jest kierunek? W jakim kierunku do tego południka 0, nie do liczby, do całej linii musiałam iść, żeby trafić? Zobaczcie, gdybym wrysowała sobie, to tu gdzieś byłby ten południk 0 i od niego tu wartości rosną, muszę iść w jakim kierunku? Na zachód. Zatem dopisuję literkę W. 30 stopni ten południk będzie leżał na półkuli zachodniej. W lewo idę jakby od południka 0. W taki sposób mam już gotowe współrzędne. Jeśli nauczyciel nie będzie od Was wymagał tych współrzędnych, tych symboli znaczy, to zobaczcie, wystarczy jak napiszę tak. 50 stopni N przecinek 30 stopni W. To jest również poprawny zapis tych współrzędnych i wszystko tutaj jest w porządku. Zróbmy drugi przykład. No i teraz będziemy Cię mieli różne siatki, różnie powycinane. Tutaj zaczynam od przykładu, że znowu leży punkt dokładnie na przecięciu tej naszej siatki. No to jedziemy. Szerokość geograficzna, symbol. Świat jest taki szeroki. Rysuję sobie, z której linii, z równoleżnika, odczytuję 20 stopni, zapisuję. Zastanawiam się, w jakim kierunku od zera musiałam dojść do 20 stopni. Jestem w niedużej odległości od zera. Popatrzcie, widać tutaj to zero. Rysuję sobie strzałkę, bach. Jaki to kierunek? Południowy. Czyli musiałam na południe od zera, dopisuję literkę S, jestem na półkuli południowej. Teraz długość geograficzna. I popatrzcie, nie mam tu wartości, znak zapytania. Siatkę kartograficzną można skonstruować co dowolną ilość południków czy równoleżników. Pamiętacie, mówiłam Wam, że jest ich nieskończenie wiele. Tu mam wartość 150, a dalej wartość 170. Z tej siatki, kiedy sobie to odejmę, widzę, że wartości idą co 10 stopni. Zatem brakującą tu wartością jest 160 stopni. I na takim południku leży ten punkt. 160 stopni. Na jakiej jestem półkuli? Patrzę sobie, gdzie wartości wzrastają. 150, 160, 0 będzie gdzieś tam. I idę w tym kierunku. Jestem zatem na półkuli wschodniej, literka E. Kolejny przykład jest już nie na przecięciu siatek i w takim też bardzo ciekawym punkcie, bo zaczynamy sobie od szerokości geograficznej. Świat jest taki szeroki, odczytuję sobie na 0 stopni. 0 stopni, no i teraz kierunek. Jaki? No to jest właśnie ten wyjątek. Tu kierunku nie ma, ponieważ jestem dokładnie na równiku. I to jest jeden równoleżnik, który ma 0 stopni, pozostawiacie bez kierunku. I druga współrzędna, długość geograficzna. Świat jest taki długi. Popatrzcie, nie mam teraz, ale zawsze możecie sobie naszkicować. Widać, że ten południk leży w środku. Przyjmujemy, że jest to dokładnie na środku. Między 0 a 10. Co będzie między 0 a 10 w środku? 5. No, na razie są takie trudne wartości. Kiedy się zrobią trudniejsze wartości, to pamiętajcie, że możecie dodać te dwie wartości, podzielić na pół i też Wam wyjdzie, co tam będzie w środku. 5 stopni. W jakim kierunku od zera poszłam, żeby dojść do tego południka? Proszę bardzo, w takim. Czyli jest to wschód, dopisuję literkę E. Współrzędne tego punktu to 0 stopni i 5 stopni E. No, tu na tej siatce mam więcej punktów, może wszystkich nie będziemy robić. Kilka takich przykładowych. Zacznijmy sobie od punktu A. Może teraz bez symboli szybciutko
radzę zatrzymać film i spróbować określić współrzędne tego punktu, a potem dopiero ze mną sobie sprawdzić. Świat jest taki szeroki, zaczynam od szerokości geograficznej, punkt A leży na 50 stopni. Myślę sobie, w jakim kierunku od zera, popatrzcie, wartości rosną na północ. Zaznaczam zatem literkę N. I długość geograficzną, punkt A, leży na 10 stopniach. W jakim kierunku od zera? No i teraz tu uwaga. Do A od zera idę w takim kierunku. I jest to kierunek zachodni. Może zróbmy sobie punkt D jeszcze. Świat jest taki szeroki, popatrzcie, punkt D leży w środku, między 20 a 30. Między 20 a 30, widzę, że wartości idą co 10, dzielę na pół 5, będzie wartość 25 stopni. W jakim poszłam kierunku? Wszystkie te współrzędne leżą na północ od zera. A teraz długość geograficzna odczytuje 20 stopni. W jakim poszłam kierunku? No, tu już jest inaczej. Od zera poszłam na wschód. 20 stopni i literka E. No, pozostałych przykładów nie będę robiła. Proszę, popróbujcie sobie sami. Myślę, że już świetnie Wam to idzie. Żeby pokazać jeszcze inną mapę, pamiętajcie, że możecie dostawać nie tylko wycinki, ale możecie też pracować na przykład z atlasem lub z innymi mapami. I teraz chcę Wam pokazać, w których miejscach te współrzędne się znajdują, tak? Zacznijmy sobie od punktu A. I teraz tak, świat jest taki szeroki. Zobaczcie, rysuję równoleżnik, zatem ten... Odczytuję sobie jego wartość, która będzie na mapie z boku i to jest 40 stopni. No, kiedy to mam mapę świata, to w ogóle to zastanawianie się, w jakim kierunku od zera powinno Wam zająć sekundę, bo przecież widać, od równika, popatrzcie, no, znajduje się na półkuli południowej. Wszystkie punkty, które leżą od równika na dół, będą mieć zawsze literkę S, są na półkuli południowej. I teraz punkt A leży w środku, rysuję tu kropeczkami ten południk, między 80 a 100, czyli w środku będzie 90 stopni. Poszłam w jakim kierunku? Zaznaczam od zera na zachód, rysuję sobie literkę W. Ciekawym przykładem jest punkt C. Popatrzcie, wartości współrzędne geograficzne punktu to jest 0 i 0 stopni, tak? Jest na przecięciu, a nie, nie jest na przecięciu, jest na 20 stopni, źle spojrzałam. Czyli szerokość geograficzną leży na równiku, tu będzie 20 stopni i kierunek na wschód od zera, literka E. O, teraz się zgadza. Punkt, który myślałam, że jest... z dwoma zerami, zaznaczę Wam kropeczką, byłby tutaj. No dobra, czyli widzę punkty B i D, B, E, D będą miały literkę N, są na półkuli północnej, punkty A, F będą miały literkę S, są na południu. No i teraz jeszcze jedną rzecz muszę Wam utrudnić. Być może będziecie mieli jeszcze przykład bardziej dokładny, bo współrzędne geograficzne, mówiliśmy wiele razy, jest ich nieskończenie wiele, będą także bardziej szczegółowe niż jeden stopień. I teraz w geografii jeden stopień, chcę, żebyście to na kolorowo wyraźnie sobie napisali, dzieli się na 60, duże 0, minut geograficznych, zapisujemy to z taką kreseczką. Nigdy w geografii nie ma 15,5, 15,2 ułamków. Jeden stopień musicie sobie wzrokiem na linijce podzielić na 60 minut. No to spróbujmy zrobić pierwszy przykład, punkt A. Odczytujemy najpierw szerokość geograficzną. Popatrzcie, punkt A
szerokość jest w połowie między 52 a 53. Dokładnie w połowie między tymi wartościami jest 52,5, ale tak nie możecie mi pisać. Przepiszę to niżej, żebym nie zasłaniała. Zatem szerokość geograficzna wynosi 52 stopnie. I teraz, kiedy on jest w połowie, a 1 stopień dzielę na 60 minut, będzie to 30 minut. I brakuje nam kierunku. Znowu patrzę, w którą stronę wartości rosną. 52, 53, zobaczcie, rosną na południe. Tam gdzieś u góry jest 0, zatem będzie to literka S. Długość geograficzna w połowie między 15 a 16 jest 15 stopni, 30 minut. W którą stronę rosną wartości? 15, 16 robię strzałkę w prawo, dopisuję kierunek literka E. I punkt B ma szerokość geograficzną. Między 29 a 30 w połowie jest 29 stopni. Stopień dzielę na pół. Pół to jest 30 minut. Wartości mi rosną do góry. Będzie zatem to literka N. A długość geograficzna 122 stopnie. Nie pół, 30 minut i wartości rosną na zachód, w lewo, literka W. No i pięknie, już z minutami jest dużo trudniej, no to chyba już nie, jeszcze będą dwa utrudnienia. Utrudnienie teraz takie, w Waszym przykładzie nie zawsze punkt musi się znajdować dokładnie na środku. Tak jak tu, popatrzcie, macie odczytać współrzędne geograficzne punktu, on nie jest na środku. Nasze rozumowanie cały czas takie samo, szerokość, świat jest taki szeroki. Narysujcie sobie dla pewności zawsze ten równoleżnik, muszę jego odczytać. I teraz między 50 a 51, to też chcę wyraźnie powiedzieć, że zawsze bierzecie tą wartość mniejszą, tak? Bo ta większa wartość oznacza, że punkt do niej nie dotarł, nie przekroczył. Czyli zawsze sobie przepisujecie tą wartość o niższej wartości, 50 stopni. No i teraz potrzebuję te minuty. Widzicie? Uczyliśmy się, że na środku jest zawsze 30, a tu nie jest na środku. Ale cały odcinek dzieli się na 60 minut. Zobacz, musisz sobie podzielić na te 60 minut co 10. Czyli tu jest 10 minut, tu 20, w połowie 30, 40, 50 i się zgadza, pełen stopień. Czyli mój punkt ma 50 stopni, minutek 20. W jakim kierunku od zera? Patrzę sobie, gdzie wartość rośnie od 50 do 51. To jest południe S. No i teraz świat jest taki długi. Rysuję sobie długość geograficzną. Opisuję 20 stopni. No i teraz znowu mam 6 odcinków. Tu mam 1 stopień 60 minut, 10, 20, 30. Tu będzie 40 minutek i 40 minut. W jakim kierunku mi rosną wartości? Bach. Tam gdzieś był południk 0, na wschód idzie 20 stopni, 40 minut, kierunek wschodni. No koniec. Myślę, że więcej już Was nie czeka. Chociaż pokażę jeszcze jedną Wam mapę, jak to jeszcze może się utrudnić. Może będzie taki przykład na szóstkę, kto wie, więc próbujmy. Popatrzcie, jest to fragment mapy, na której, no niech sobie znajdę jakiś punkt, mam zaznaczony tu kościół, robię go w kółeczko, chcę odczytać współrzędne geograficzne tego kościoła.
No i zaczynam tak jak zwykle. Szerokość geograficzna. Zobaczcie, tu warto sobie przyłożyć linijkę na sprawdzianie. No i tu wychodzi już taka trudna wartość. Popatrzcie, mam taką szerokość, która jest między 54-44 minuty, a 54-46 minut. Widać, że to już jest bardziej dokładna mapa. No i teraz tak, przepisuję zawsze tą wartość, pełne stopnie widzę na pewno 54 i zobaczmy, co tu się stało z minutkami. Mam tak, 44-46, czyli tu jeszcze w środku będzie, brakuje mi 45 i to jest ta wartość 45 minut. Ale punkt nie leży dokładnie na tym równoleżniku. Potrzebuję jeszcze dodać ten kawałek. I teraz znowu, jedna minutka w geografii dzieli się na 60 sekund. No i muszę dodać sekundy, czyli cały ten odcinek ma 60 sekund. To jest, zobaczcie, troszkę mniej niż pół, więc ja dodam jakieś 20 sekund. W jaką stronę idę od zera? Popatrzmy, jak mi wartości rosną. Rosną wartości do góry, będzie to literka N. Czy musiałam patrzeć na to, że wartości rosną do góry? No niekoniecznie, bo widzę, że jest to łeba, jest to fragment mapy Polski. Popatrzcie, my znajdujemy się na półkuli północnej. Musi być tu literka N. Kiedy nauczyciel da Wam mapę z Polski, nigdy nie będzie literki S, bo przecież jesteśmy na półkuli północnej. No i teraz długość geograficzna. Zobaczmy, czy wyjdzie też tak trudno. No też nie jesteśmy na okrągłej wartości. Spisujemy. 17 pełnych stopni. Jestem między 32 a 34, czyli jeszcze tu w środku po drodze są 33 pełne minuty. I dodać muszę sekund. No, jest to mniej niż połowa, dajmy sobie teraz na oko 15 sekund. W jakim poszłam kierunku od zera? Wartości mi rosną w tą stronę na wschód. Polska znajduje się na półkuli wschodniej. Będzie to zatem literka E. Dopisujemy, uciekł mi kursor. Literka E. Dobrze. Słuchajcie, jeśli jest Wam za mało przykładów, na moim kanale, jak wpiszecie współrzędne geograficzne, jest kilka jeszcze innych filmów, gdzie wyjaśniam, próbuję. Piszcie proszę mi w komentarzach, czy udało się, czy sprawdzian zaliczony, czy potraficie odczytywać współrzędne geograficzne. Ja mocno trzymam kciuki za wszystkie sprawdziany. Dziękuję, zapraszam na kolejną lekcję. Do widzenia.